Dzień dobry, moi drodzy. Zobaczcie, jest godzina za 15:06. Walizki spakowane, więc zaczynamy i jedziemy w naszą włoską podróż. Na wakacje, idziemy na wakacje. Mad, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to. Nasza podróż cały czas, słuchajcie, trwa. Jesteśmy nadal w trasie. Wjechaliśmy już do Austrii i właśnie będziemy wyjeżdżać z Wiednia. Ale musimy się zatrzymać na chwilę i coś zjeść. Gdzie? No oczywiście na trasie w McDonaldzie. A na drogę zabieramy kawę obowiązkowo i coś słodkiego. Dolce. Dolce, dolce. Kochani, mogę już oficjalnie powiedzieć, że dotarliśmy na miejsce, a w sumie to dotarliśmy do miejsca, które będzie naszym pierwszym przystankiem, do Wenecji. Tak, dobrze usłyszeliście. Po 12 godzinach w samochodzie wreszcie jesteśmy, słuchajcie, na miejscu i musimy coś zjeść. Zatrzymaliśmy się w restauracji, która znajduje się tutaj niedaleko miejsca, w którym przebywamy, w którym będziemy spać dzisiaj. No i właśnie donoszą nam jedzonko, więc zaraz wam pokażę, co takiego pysznego tutaj mamy. A później lecimy do hotelu i myślę, że padniemy, słuchajcie, jak muchy po tych 12 godzinach jazdy. Jesteśmy wykończeni, poza tym jest gorąco, jest, słuchajcie, godzina 20, a w tej chwili mamy 31 stopni, więc po prostu czeka nas upał, ale jesteśmy tak podekscytowani, no nie? Zadowoleni, szczęśliwi, że jesteśmy wreszcie na wakacjach, że tego się nie da opisać. Jutro zobaczymy się w dalszej części tego vloga i oczywiście zabiorę was na mały spacer po Wenecji. Także w tym momencie się z wami żegnam. Zabieram się za jedzenie. Widzimy się już jutro rano.
Dzień dobry w kontynuacji tego pierwszego vloga z naszego wyjazdu do Włoch. Właśnie idziemy z naszego hotelu na plac San Marco. Zjemy sobie za chwilę jakieś pyszne śniadanie. Przejdziemy się troszeczkę tutaj po okolicy, pokażę wam jak jest pięknie. Co prawda wczoraj już widzieliście takie małe wieczorne zajawki, ale czas pokazać wam jak to cudownie tutaj wszystko wygląda w ciągu dnia. Powiem wam, że jest godzina 8:15, jest cisza, spokój. Co prawda teraz tutaj w Wenecji trwają czyszczenie ulic, wody, śmieciarki, ale to nieważne, słuchajcie. Jest cudownie, jest ciepło, idealnie. Ja nawet nie wiecie jak się cieszę na te wakacje. Obudziłam się dzisiaj pełna energii, chociaż jestem totalnie zmęczona, ale przejdziemy się zaraz po Wenecji, a potem wsiadamy w samochód, słuchajcie, i jedziemy dalej. Bo nasze miejsce przeznaczenia to jest oczywiście Neapol, w którym zostaniemy na 10 dni, a potem będziemy jeździć dalej. Także zapraszam was do oglądania kontynuacji tego dzisiejszego vloga. We'll be right back.
Właśnie odwieźliśmy kolegę Massimo do domu i jedziemy tak na dobrą sprawę, tak, do naszego miejsca przeznaczenia, czyli Baja Domizia. Baja Domizia. Na wakacje. Tak. I tam spędzimy najbliższe dni. Ale słuchajcie, podczas całej naszej podróży dostaję od Was na Instagramie do skrzyneczki wiadomości i pytania właśnie na temat podróży do Włoch samochodem. Gdzie parkowaliśmy w Wenecji, gdzie się zatrzymaliśmy, jak z kupowaniem winiet i tak dalej. I wiecie co, na początku myślałam, że powiem Wam tutaj w filmie, jak to wszystko się odbywało we vlogu, ale tych pytań jest tak dużo, że chyba najlepszym rozwiązaniem będzie, jak zrobię po powrocie do domu Q&A. I teraz moja prośba do Was. Zostawiajcie pod moimi vlogami pytania. Pytania właśnie odnośnie wyjazdu do Włoch, podróży samochodem, tego, co najbardziej Was interesuje. I niech te pytania będą zaznaczone w nawiasie, że to jest Q&A. Dajcie znać, że to jest Q&A i pytanie. Ja sobie po powrocie zbiorę wszystkie te pytania i odpowiem na nie. Opowiem Wam dokładnie, jak się przygotować do takiej podróży, jak to wygląda. No, to, co będzie Was najbardziej interesowało. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie właśnie z tej sytuacji. A my jedziemy, słuchajcie, drugi dzień podróży. Zaraz będziemy za jakąś godzinkę, tak? Godzinę? Za godzinę spotkamy się z rodziną. Także już nie możemy się doczekać.